Witam w kolejnym odcinku SGSM News. W dzisiejszym odcinku wiadomość prosto z Bułgarii, albowiem ten kraj jest pierwszym od 2 lat, który kupił licencję na teleturniej Guess My Age. Ostatnia była Słowenia w 2022 roku. Przez cały 2023 nikt się nie pokusił o ten francuski format nadawany oryginalnie w latach 2016-2017. No i teraz po 2 latach przerwy Bułgarzy dołączają do grona krajów, które wyemitują własną wersję tego teleturnieju. A ściślej rzecz ujmując, telewizja BTV, która do tej pory w ramówce, na chwilę obecną, ma 2 teleturnieje. Pierwszy to oczywiście Milionerzy, nadawany od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Natomiast drugi to bułgarska wersja teleturnieju Wiesz czy nie wiesz. Tego samego teleturnieju Wiesz czy nie wiesz, który w zeszłym roku na wiosnę prowadził Tomasz Kamel na jedynce. No tyle, że bułgarskie Wiesz czy nie wiesz emitowane jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20. No i jeśli chodzi o obecnie emitowane teleturnieje na antenie BTV, tak wygląda sytuacja. No i teraz dochodzi do tego grona bułgarska wersja teleturnieju Guess My Age. No i cóż się może wydarzyć? Co prawda nie jestem tego na 100% pewien, ale mam pewne przewidywania, mam pewne przeczucia. Według mnie pod gilotynę, czyli z anteny spadnie teleturniej Milionerzy, emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Dlaczego? Ano być może dlatego, że po 2 latach Bułgarom zaczęło to się nudzić, nawet mimo powrotu Niki Kęczewa. No i właśnie w to miejsce BTV chce wrzucić turniej Guess My Age, który jest takim powiewem świeżości. Swoją drogą, gdyby... To jest jeden z tych formatów, których ja bym chętnie obejrzał w Polsce. Oczywiście jestem przede wszystkim za produkcją oryginalnych polskich teleturniejów, no ale gdyby jednak sięgnąć po coś fajnego z zagranicy, no to Guess My Age jest takim moim top 5. No a właśnie, czy ten teleturniej zastąpi Milionerów, czy będzie emitowany na przemian? Na przykład pół roku Milionerzy, pół roku Guess My Age. To są tylko i wyłącznie moje przewidywania. W każdym razie licencja jest kupiona i bułgarska wersja tego formatu zostanie zrealizowana. No a co wy myślicie na ten temat? Piszcie w komentarzach, jaka przyszłość czeka bułgarskie teleturnieje nadawane na BTV. Według was. Czekam na wasze komentarze, czekam na dyskusję, a tymczasem dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News. Cześć!